Cześć, witajcie, jestem przygotowany w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Syndicate, Kate, na naszym kanale. Kontra jest za przygodę, jak zwał, tak zwał. I dziś wrócimy na Westminster. Tu mamy do zebrania parę skrzyń, pójdziemy wstępnie tędy, o, tu wszystko zebrać. Oczyścić tą strefę, bo tutaj widzę, że jest Temple Hunt, więc to jest zabicie dwóch osób, biegamy dalej. To wszystko postaramy się dziś oczyścić. Przed tym padł w guzile. Miałem w padzie uszkodzony guzil. On jest dalej uszkodzony, ale się sam naprawił tak trochę. Więc jest bardzo dobrze. Przydałoby się to trochę porozwalać, nie wiem. Link Ladder, wszystko to porozwijać. 16 tysięcy to jest drogie, ale kupuję, bo czemu nie? Stać mnie, imo. Kupmy jeszcze trzy ulepszenia. Jest osiągnięcie, że muszę zdobyć wszystkie te ulepszenia, więc tak to muszę i tak to muszę. Więc dobra, i trochę z pieniędzy zostawię na jakby co na jakieś kupienie ekwipunku, czegoś związanego z tym. Dużo rozwoju poszło. I notebook se odhaczmy. Muszę tak jak wyglądać uzupełniać? W sumie nie. W sumie jestem obok, to kupię te trzy noże. Zawsze jak to zaskakuje, coś tu jest. Albo to, albo obok. Tutaj respi się. Respią się też, tylko jest wojna pomiędzy naszym gangiem i tam paru się bije. Dobra. 4800 zostało mi, trochę mało hajsu, ale to się zaraz wyrówna. Biegniemy tu. Do tego punktu jest to 150 metrów i zaczynamy zbierać, oczyszczać. Jeszcze, że w sumie wyrobimy się czasowo z tym. Jak patrzę, czy zamierzam tą grę na platynę zrobić? Raczej nie, bo ja tak Assassin's mam jeszcze dużo i nie zamierzam tego tak długo przeciągać. Po skończeniu fabuły może sobie jeszcze zrobię z dwa osiągnięcia do własnego spokoju. Po prostu oczyszczę mapę se, chociaż to zamierzam zrobić wyjątkowo przed końcem fabuły. Jak widać zresztą, co mam ostatnią strefę do oczyszczania i do takiego zabierania zostałem prawdziwych Helixa, których te pojedyncze sztuki, których mi się nie chce robić, zamierzam zabrać wszystkie skrzynie i zamierzam te artefakty jeszcze pozbierać i to będzie chyba taka jedyna jeszcze rzecz, na którą siądę na chwilę dłuższą. Imo. Dobra, tą muzykę najlepiej byłoby przerwać, bo ja będę miał zaraz problem z prawami autorskimi. Bo już miałem parę razy przez tą muzykę w tle. Kusi mnie, żeby sobie pograć w Watch Dogs, ale problem polega na tym, że już grę przeszedłem, a najgorzej, bo jak na razie nie widzę żadnej nowej części, w sensie nie ma żadnej na horyzoncie. Najlepsza imo była dwójka, bo po prostu to było, no, no co mówię, po prostu było najlepiej, najgorzej chyba Legion, bo brakowało takiego jednego bohatera, którego mogła się przyzwyczaić, bo co chwilę gra wymagała zmiany bohatera, chociaż ja byłem... Miałem takie, nie chuja, co z tego, że wymagacie, ja tego nie zrobię i grałem w większość gry tak jednym bohaterem, co nie? Serio. Ja sobie grałem jednym bohaterem, tak, ale
tak to było czuć, że gra jest przystosowana pod paru, a nie pod jednego. Co nie w sensie bohaterów. Każdy, to nie było nawet konkretnego bohatera, to mam na przykład Eevee. Tam nie, tam po prostu był losowy NPC. Każdy NPC z ulicy mógł być. Każdy pojedynczy. Ciekawe, gdzie ten nasz główny wróg będzie siedział. Pewnie będzie siedział na tej właśnie strefie Westminster. Tylko ciekawe, czy gdzie? Płac Buckingham? Raczej nie. Pewnie tu. Mi się zdaje, że gdzieś te okolice, te większe budynki przy pałacu. W pałacu rodzina królewska, a on z rodziny królewskiej nie jest. Z tego co kojarzę, on jest chyba premierem i na pewno ma firmę wielką. Nie premierem w sumie to tak mi się kojarzy, ale to raczej nie. Na pewno ma firmę fabularnie, to ja wiem, którą rozwalamy pomalutku. Eksport wozu mnie zastanawia trochę. Co ja mogę zrobić, bo nie jestem daleko. Biorę skrzynię i... To jest pewnie przejmuje wóz i mam nim dojechać gdzieś, co nie? Dobra, w sumie nie wiem, czy chcę to robić, bo bym musiał stąd pewnie gdzieś odjeżdżać, a to mi nie po drodze z tym. Czemu się zaoczę, czy nie powiem przez płotek? Dzięki, że mi przypomnieliście o tej zabawce. Myślałem, że to jest tylko, że to jest wybicie całego, a pomyliłem Hunta ze Strongholdem. Tak minimalnie, ale to w sumie jeden pies i tak wybiłem wszystkich. Na drzewie? Tak, wysoko w drzewach, dobra. Czy zabrałem stąd wszystko w miarę? Tak. Tu jest list. Tu będzie 9 chyba z 12. Czekajcie. Chatka mi się kojarzy z kimś. Z kimś czymś. Dobra, wyjdźmy stąd, żeby sobie odhaczyć, że zadanko skończone.
Kolejna strefa z tego. Charles Darwin, nie wiem, czy chce mi się to robić. Tu jest trochę rzeczy do zebrania i tu bym się tak trochę cofał. Więc w sumie... I byśmy mogli pójść teraz to zebrać i potem wrócić tu. A nie, dobra, to w sumie mogę... No tak, to mogę tak powiedz. W taki sposób. W ogóle to są tajemnice właśnie, jeszcze bym sobie sprawdził. Sekrety Londynu. Jestem na Buckingham, gdzie to jest. To jest chyba Buckingham. Sam jako pałac. Nie, czekaj, nie, to nie jest. Może jest. Tu jest jedno. To zebrałem. To są jakieś budynki w tle. Nie wiem, może to jest to. Tam kraj utwór z prawami autorskimi, więc trzeba było uciekać szybko. No bo teraz tu po list pójdziemy, korespondencję królewską. Czekajcie, to może to jest ta chatka? Jak to wygląda na tym? Na sekretach Londynu? Tak? Albo tak, o. Ta okolica, kurde. Dzięki, dzięki. Dziwne to było wejść, ale to ładne, animacyjnie. Jeszcze oczywiste piętro wyżej. Zostaje zebrany. Ciekawi mnie tylko, gdzie jest ten punkt. Taki z kolumną. Tu jest go. Może być tu część pałacu. Różna stanca kolumna. To będzie tu. Dobra, chodźmy w tym momencie po skrzynkę i za chwilę będę rozkminiał, gdzie jest pozytywka.
Patrzcie, są koło mnie, są. Szkoda, że nie mam mapy czy Helixa. Już jeden widzę. Nie chciałem, żeby to mnie tak ciągło wysoko na dach, ale spoko. Bas, jest to ta statua. Jeszcze raz. Sekrety Londynu. Jedna z... jest ten taki fort od przodu. Idziemy do góry. Jest to? No i ciebie, kur... Tak, przejdźmy na drugą stronę. Jest. I są domki. Jest. A ja najlepiej tu byłem chwilę wcześniej. No tak, byłem dosłownie metr, może dwa. Dobra, chodźmy teraz tu. Chciałem, no, użyjmy szybkiej podróży do Buckingham i stąd zeskoczymy. Chwilę przedłużymy odcinek, się udamy na ten punkt synchronizacji i tam zakończymy odcinek. I kolejny jeszcze zaczniemy dalej na tej strefie Westminster i jeszcze zrobimy ten jeden oczyszczania, potem drugą misję Eevee. Jeszcze jedna sprawa mnie zastanawia, bo też sekrety Londynu. Buckingham. Ja wiem, że czas się skończył i tego, ale... Idealny wygląd. Jak to stąd wygląda? Jest? Nie wkurwiaj. No jeszcze raz, jak to widzę, bo to jest ta część. Mur, wejście. No to nie ta jednak część, trudno. Wóz nam już dał w prezencie.
I jedziemy tu. Wiem, że ja. Też nie tu. Pasta, come on, ja! Move it! Pasta! That's it. Pierwszy raz słyszałem, że tak powiedział. Maybe. Ostatni punkt synchronizacji w Londynie. Dobra, no co? Mamy teren odkryty. W takim razie to kończymy na dziś to, bo będę tyle. Ja byłem Ryczko, no i się bawię się już w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed Syndicate. Pa!